Witam Państwa serdecznie, z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś mamy 23 dzień marca i przeanalizujemy sobie sytuację na parze walutowej USD/JPY, która wybiła wczoraj późnym wieczorem nowe minima, żeby zobaczyć, w jakim miejscu znajdujemy się na wykresie, ponieważ tutaj na H4 widzimy, że mamy tendencję spadkową z takim może niezbyt dużym nachyleniem, natomiast oddalmy się do wykresu D1, żeby zobaczyć, w którym miejscu tak właściwie aktualnie się znajdujemy. Jeżeli chodzi o wykres D1, to właśnie tutaj te spadki są konsekwencją wcześniejszego wybicia, mianowicie po wyjściu dołem tutaj, po wyłamaniu poziomu 107, rynek wycofał się, przetestował ten poziom od drugiej strony, następnie wybił nowe dołki, znowu przetestował poziom i mamy do czynienia z kolejnym wybiciem nowych dołków, czyli jak najbardziej ta tendencja spadkowa, która właściwie rozpoczęła się już pod koniec tutaj 2017 roku, jest kontynuowana i to wybicie jak najbardziej mówi o tym, że dalej znajdujemy się w tendencji spadkowej i celem jest tutaj wybijanie coraz niższych poziomów. Może jeszcze rzut oka na interwał tygodniowy i przybliżymy sobie wykres, żeby to było tutaj lepiej widoczne. Ok, jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, tutaj właściwie widać to samo, co na interwale D1. Po wyłamaniu tej strefy przy 107.00, 107.45 mamy kontynuację spadków i celem oczywiście są tutaj ostatnie dołki, do których jeszcze daleko, bo ponad 400 pipsów, więc jeżeli świeca tygodniowa zamknie się w ten sposób, bądź też niżej, jak najbardziej potwierdzi to dalej kierunek spadkowy. O powrocie do wzrostów możemy myśleć dopiero w momencie wyjścia tutaj górą, czyli nawet pokonania poziomu 107,80, a najlepiej wyjścia powyżej 108. Wtedy też byłby to wiarygodny sygnał na to, że odwracamy tę tendencję spadkową. Natomiast jak na razie wszystko przemawia za dalszymi spadkami, więc czekamy na zamknięcie świecy tygodniowej. Jeżeli chodzi o takie bliższe ujęcie interwał H4, no przede wszystkim na dzisiejszą sesję kluczowy jest tutaj ten poziom, czyli ostatnie minima, które zostały wieczorem wybite i to są okolice 105.30, czyli jeżeli rynek wróci i przetestuje tutaj ten poziom od drugiej strony i dodatkowo pojawią się jakieś formacje prospadkowe, no to jak najbardziej będzie to dobre miejsce na to, aby dołączyć się do dalszego ruchu spadkowego. Natomiast wyjście powyżej 105.30 będzie szansą znowu na przetestowanie tej strefy oporu z interwału D1, czyli nawet okolic tutaj 107, więc na tę chwilę kluczowy poziom tutaj 105.30 na dzisiejszą sesję. Natomiast żeby wyznaczyć jakieś poziomy, gdzie ten rynek może nam odbijać, posłużę się mierzeniami zewnętrznymi, czyli zmierzymy sobie tutaj ostatnie korekty. Do tego wykorzystamy Fibonacci poziomy. Będziemy mierzyć tę korektę i ostatnią korektę, czyli te dwa ruchy wzrostowe i zobaczymy, czy gdzieś nam się poziomy na siebie nie nakładają, czy nie ma tak zwanego klastra. Ok, mamy dwie korekty podobnego rozmiaru i tutaj jako kluczowy poziom należy wziąć pod uwagę okolice 104.00, czyli mamy zgrupowanie dwóch mierzeń zewnętrznych z dwóch zmierzeń dwóch korekt, czyli mamy ten ruch zmierzony i drugą korektę i oba zniesienia zewnętrzne 161.8 wypadają mniej więcej na tym samym poziomie, czyli tutaj okolice 104.00, 104.01 to jest miejsce, gdzie ewentualnie jakiś popyt może się pojawić, czyli po jakimś silnym zrzuceniu tutaj ewentualnie dla osób, które lubią łapać dołki, będzie to na pewno dobre miejsce, czyli 104.00, około 90 pipsów niżej. Ok, z mojej strony będzie wszystko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.